się zastanawiam ostatnio, bo rzecz stara jak świat, a przynajmniej ten świat współczesny, który jest napęczniały od tych wszystkich po prostu sloganów krążących przez cały czas, non-stop, everywhere, every time. Po prostu ładowanie nam w głowę różnych historii, czyjś opowieści, zasysanie tego i po prostu traktowanie tego jako rzeczywistość. I taki cytat mam dla was tutaj od Alana Moore'a, człowieka, który jest scenarzystą, pisarzem, głównie znany z komiksów. Pewnie go kojarzycie z filmu Fałek Vendetta, pod którym zresztą on nie chciał się podpisać, ponieważ jego zdaniem wachoscy skaszanili temat. Ale już abstrahując, bardzo ciekawa postać w ogóle. Na Arte jest taki dokument o nim też. Przynajmniej był. Był nawet w polskiej wersji chyba. Ale nie jestem tego pewien. W każdym razie to jest taki cytat, który myślę, że jest istotny. I warto byłoby go sobie tutaj przytoczyć, że tak powiem. I on leci tak. Każda sztuka jest propagandą. To nie jest propaganda dla narodu, państwa niemieckiego. To propaganda dla stanu umysłu. To przekaz naszych małych, samotnych stacji nadawczych, które wysyłają sygnał. Nasze wrażenia. Oto jak postrzegamy świat. Zakładam więc, że bycie pisarzem, bycie kreatywną jednostką jest próbą wzięcia się do ciężkiej pracy i usprawiedliwienia mojej kosztownej egzystencji na tej planecie. Więc myślę, że to jest takie 100%. Totalnie się z tym zgadzam. W ogóle postać jest wszechmiar ciekawa i inspirująca. I to jest trochę taki wiedźmin, że tak powiem, współczesnej kultury. Człowiek, który idzie swoją drogą konsekwentnie od bardzo, bardzo wielu lat. I to mu się chwali, to się ceni. Też jest głęboko zaangażowany w ścieżkę duchową, ma tam swoją, napisał książkę taką Jeruzalem, nie wiem, może kiedyś zostanie przetłumaczona na polski, taki opus magnum, że tak powiem. Więc w gruncie rzeczy to jest właśnie ta kwestia, żeby stać się taką stacją nadawczą, nadawać swój sygnał, wysyłać swój message, że tak powiem, do wszechświata, do ludzi wokół, do... Przede wszystkim właśnie stworzyć w swoim życiu, mi się wydaje, taką przestrzeń, gdzie po prostu możemy być 100% sobą, tak? Która nie podlega, że tak powiem, kontroli. I póki możemy to robić, po prostu róbmy to, bo mam wrażenie, że to mało jakby taką najważniejszą funkcją tego jest to, że pomaga nam to funkcjonować w ogóle w tym absurdzie, w tej rzeczywistości, która jest tak odwrażliwiona i zmechanizowana. No i przede wszystkim no jakby idziemy gdzieś tam swoją drogą. Kładziemy swoje pierwsze ślady na tej pustyni, na tym oceanie absurdu i po prostu wysyłamy w świat sygnał o tym, że w ogóle istniejemy, że w ogóle żyjemy. I to nie potrzebujemy do tego żadnego uznania nikogo, bo ja mam wrażenie, że najgorsze, co może człowieka spotkać, to bezsens po prostu i takie coś, że już się poddaje i generalnie jest tylko ofiarą warunków i nie ma w tym żadnego twórczego aspektu. Więc to taki cytat, z którym chciałem się z wami podzielić. Robić to po prostu żyć na własnych warunkach. No. Tworzyć nawet, jeżeli to się komuś nie podoba, tak jak w moim wypadku, to jest kompletna nisza. Jednak kto tam to usłyszy, to myślę, że zrozumie, o co mi chodzi. Więc tutaj taki sygnalik mały a propos tego, że wciąż wokół nas są ludzie, którzy tworzą właśnie takie samotne stacje i wysyłają w świat dobre wieści, że tak powiem. Czyli, że wciąż można tworzyć. O, i tego bym sobie życzył i wam życzył wszystkiego dobrego, miłego, kreatywnego.